patronatem wójta gminy Międzyrzec-Podlaski cieszył się ogromną popularnością. Wpłynęło do nas bardzo wiele ciekawych i pięknych prac. Także komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Joanny Pawluk miała naprawdę trudny wybór i dlatego oprócz trzech pierwszych miejsc w dwóch kategoriach postanowiliśmy przyznać jeszcze kilka wyróżnień. Rada Gminy Międzyrzec-Podlaski ustanowiła rok 2018 rokiem dla niepodległej w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Cieszę się bardzo z inicjatywy radnych gminy i wójta gminy. Ten rok stał się rokiem szczególnym na terenie gminy Międzyrzec-Podlaski. Również tak cykliczna uroczystości, jak już po raz trzeci powiatowa inscenizacja, tych inscenizacji, przypomnę, było jeszcze wcześniej kilka, wpisują się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Chcemy zarówno temu starszemu pokoleniu, jak również młodszemu przypominać, jak ważną rzeczą jest miłość ojczyzny, jak ważną rzeczą jest walka o tą niepodległość i przekonywać młode pokolenie, że my dzisiaj też walczymy o tą niepodległość swoją postawą, swoją dobrą pracą, swoim zaangażowaniem. I zaścianki są szczególne i to warto podkreślić, bo tutaj zaangażowanie nie tylko zespołu Leśne Echo, ale całej społeczności owocuje tym, że mamy do czynienia łączenie pokoleń i wzajemne przebywanie ze sobą i nauką, bo oprócz zespołu Leśne Echo funkcjonuje w zaściankach zespół dziecięcy Ludowych Reczka, który pokoleniowo wzrasta w tej kulturze ludowej, ale też w tym, co jest istotne w roku dzisiejszym, miłości do ojczyzny. Mogliśmy to dzisiaj doświadczyć przy występach dzieci i widzimy, że ta miejscowość jest naprawdę miejscowością środowiskową, bo obok dzieci za ścianek wystąpiła również młodzież, dzieci ze szkoły podstawowej w Halasach, dając przepiękny koncert patriotyzmu, dając przepiękne słowa polskich wierszy, które chyba trafiają do każdego z nas. A dzisiaj przy tak pięknej pogodzie jest miło mówić o świętowaniu tej setnej rocznicy i w gminie Międzyrzec-Podlaski tych cyklicznych uroczystości, których mamy bardzo wiele z racji takiego ożywienia kulturowego na terenie gminy Międzyrzec-Podlaski. W te cykliczne uroczystości wkładamy ten pierwiastek odzyskania niepodległości. Z setnej rocznicy odzyskania niepodległości, bo czym byśmy byli dzisiaj bez korzeni i czym bylibyśmy dzisiaj bez determinacji i woli naszych przodków. W związku z tym należy im się cześć, należy im się chwała i należy im się pamięć. Dzisiaj to też czynimy. Miło słychać, nie tylko wasz Staw poszedł, i mój Maciej poszedł, i jej Jasiek poszedł. My się módlmy, żeby szczęśliwie powróciły te nasze chłopy z tym wojennym. A jak poszedł król na wojnę, grały jemu surmy zbrojne, grały jemu surmy złote, na zwycięstwo, na ochotę. A na wojnie świszczą kule, lud się wali jako snopy, a najdzielniej biją króle, a najgęściej giną chłopy. Szumią orły chorągwiane, skrzęgli kiedyś krzyż wioskowy, Stach śmiertelną dostał rany, król na zamek wraca zdrowy. I wasz Maciej Żywicz. Chwała mu. Jeno Jaśko był ciężko ranien. Ale to wie, czy do wieczora przeżyje. Ale może taki młody, o Bogu cała nadzieja. Nie, właśnie patrz tu, wróci Jaś.